Dobra, walnijmy w bramę i... Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drugi do Grand Championa. Dzisiaj na start gram już z Widzem, czyli Avronem. Nasza ranga to złoto, 1 dywizja, 2. Ja już zacznę szukać, w międzyczasie powiem, że zagłosowaliście na to, żebym zagrał Gizmem. Też sporo było głosów na Merka, czy tam Merca, nie wiem jak to się powinno mówić, ale on już był w pierwszym odcinku, więc na razie nie chcę tego powtarzać. Jeżeli już jakiś samochód był w serii, to na ten moment nie będę go dawał jeszcze raz. Kolejna rzecz jest taka, że wbiliśmy Golda. Nie odblokowałem sobie kontrolera, zamiast tego blokowałem sobie drift, więc dalej gram na klawiaturze. Stwierdziłem, że po prostu zamienię to i od platyny dopiero będzie kolejne wyzwanie. Tak jakby, żeby było trochę trudniej, więc przypominam, że no pewnie teraz na szybko na ekranie pojawi się lista zagrań, które mogę używać, które mogę stosować. Coraz większa. Ale nie zbindowałem driftu. Dobra, czekajcie, bo jestem głupi. Zaraz zbinduję. Dobra, udało się obronić. Nie wiem czemu, ale dostaję cały czas jakieś osiągnięcia. Jakieś chyba nakładkę odpaliłem czy coś. Nie wiem jak to działa. Mam nadzieję, że tego nie widzicie. No i dobra, strzelamy pierwszą bramkę. Idę szukać w ustawieniach, gdzie się to robi, co ja chcę zrobić. Ślizg, lewy shift, dobra, mam to przypisane już. Gdzie jest lewy shift? Tutaj. Czyli pod tym już driftujemy, dobra. Kolejny przycisk będzie użyteczny. No, tutaj Avron też, widać, że już pogrywa jakiś czas. Na tym goldzie już się chyba zaczną mniej więcej lepsi gracze. Bo już quick chat używany, nawet ze ścianki tutaj piłka trafiona. Chyba z tego co patrzyłem, Avron ma dokładnie złoto 1 dywizję 4 na dwójkach i tam nawet sporo gierek rozegranych w tym sezonie, więc zobaczymy jak sobie będzie radził. Ale fajnie, że można mieć drift odblokowane. Polecam sobie zacząć używać, jak ktoś nie używa za bardzo. Jedno z bardziej przydatnych zagrań. Oj, nawet jest trzykrotnym zwycięzcą na turnieju w Goldzie. To już w ogóle turnieje Avron pogrywa. I zdobywa bramkę, czekajcie. Gdzie jest ładny strzał? Dobra, ładny strzał. Dobra. Ojeju, ale misnąłem. Ale to zostawiłem Avronowi tak naprawdę, sfejkowałem. Ten prawie strzelił. Wywali się, czy nie? I fenki już są grywane? Nie no, naprawdę, to już się zaczyna na wyższy poziom, jeżeli chodzi o samochody i wszystko. Na złocie. Nie no, ale serio, gramy na Octane'a i na fenka, więc tak tryhardowo. I w teamie też chyba mamy Octane'a, no. Także już na goldzie ludzie starają się tryhardować. O kurde, może nie stracimy. Nie no, stracimy, ładnie to wykończył. Niepotrzebnie Avron się troszeczkę do nas przyczepił, tak jakby. Tutaj jak już byłem z piłką, to w zasadzie za bardzo nie mógł pomóc. I to też jest, no chyba, nie wiem do jakiej rangi, ale prawdopodobnie do Grand Championa. Największy błąd, że właśnie tak teammate'i podjeżdżają. Bez sensu, zresztą w Grand Championie też się to czasami zdarza. Oj, próba wylotu po wylewie. Okej, ja sobie kopnę, Avron to uderzy, albo nie, sfejkował, ale ja już to wykończę na 3-1, bez większych problemów. No i też zasada, że lewy jedzie jest stosowana, także już w ogóle tutaj super. Zresztą w poprzednim odcinku też Żółwik, czy jak to się tam nazywało, stosował taką zasadę, czyli w zasadzie podstawę Rocketa. I przeciwnicy się poddali. Czemu mam pełno powiadomień na ekranie? Dobra, mniejsza z tym, lecimy do kolejnego spotkania. No i okej, mecz numer 2. Pierwsze spotkanie się w miarę szybko zakończyło, więc myślę, że zagramy 3 mecze z Avronem w teamie. Tak na spokojnie. I też myślę, żeby trochę częściej już się... O kurde, jak się obrócić. Trochę częściej się pojawiały odcinki z tej serii, bo aktualnie już trochę minęło sezonu, a my jesteśmy w niskim goldzie, więc trzeba to zdecydowanie ponadrabiać. Dlatego spodziewajcie się małego maratonu ze serii i strzelamy na 1-0 już na samym początku. Znowu taka też fajna rzecz sobie była, jakby Avron czy tam... To znaczy Avron, ja mówię na przykładzie Avrona, ale to mówię po prostu do ludzi na tej czy tam nawet wyższej randze. Jak się wracacie, to starajcie się po prostu wrócić za teammate'a, a nie centralnie. Po linii, gdzie on może uderzyć piłkę, czy tam po linii, gdzie on jedzie, bo go bumpniecie, wybijecie mu i nie wybierajcie mu piłki, bo on ma, jak wjeżdża od bramki, dużo lepszą pozycję do wybicia futbolówki, czy tam karbolówki. Także polecam, na tych rangach na spokojnie możecie się wracać po prostu na długi słupek, czyli załóżmy jak teraz ja się wracam tędy. Nie pojechałem na bliski słupek, ten co był bliżej mnie, tylko ten tak zwany długi słupek i przynajmniej nie ma chaosu. Na tych rangach wystarczy takie coś bardzo schematyczne robić i będzie git.
Dobra, boję się do tego wyjeżdżać. To nie będzie w bramce. A, to zdążymy wybić. Teraz trzeba to jakoś uspokoić. Nie ma jeszcze raczej Jawrona. A nie, jest Jawron w środku, ale nie zauważyłem go od razu. Plus poza tym nie umiem używać Erola, czy tam mam jeszcze zablokowanego, więc nic z tego nie mogło wyjść za bardzo. Tutaj na spokojnie, bez jumpa nawet się uderzy. I to będzie bramka od razu. Nawet nie podskoczyłem i mamy bramkę. Także w sumie na farcie trochę. Okej, uderzy po prostu mocno piłkę. Reigil za bardzo wyjechał z bramki. Nie spodziewał się uderzenia. Nie wiem, jakim cudem mogło się nie spodziewać uderzenia w momencie, kiedy to było tak oczywiste, ale dobra. I kolejny raz przeciwnicy się poddali. O, Jawron nawet wbił złoto 2. Gra numer 3 idzie to na razie sprawnie. Okej, ja sobie zbieram. A zapominam w ogóle, że mam już drifta zbindowanego. To jest tak bardzo nienaturalne dla mnie, żeby na klawiaturze używać drifta. Ale przynajmniej macie tutaj pokazanie, że bez żadnych umiejętności mechanicznych, no bo na klawiaturze nie ma się co oszukiwać, nie mam żadnych umiejętności, można na spokojnie wbijać rangę. Tam parę osób pisało, żebym już sobie odblokował kontroler, bo będzie mi ciężko, ale no jak widzicie, nie ma większych oporów, mimo tego, że nigdy nie grałem na klawiaturze, nawet w inne gry, może tam parę godzin w CS-a. Więc naprawdę, to jest kwestia taka, że nie musicie nic prezentować umiejętnościami mechanicznymi praktycznie i zachowując spokój, czy tam jeżdżąc w miarę zachowawczo, wbijecie przynajmniej platynę na totalnym chillku. No chyba, że nie wbije, ale obstawiam, że wbije. A no i jeszcze co najważniejsze, to nawet nie próbuję latać, czy tam nawet na razie nie driftuję za bardzo, bo ciągle zapominam, pod jakim klawiszem to mam. A potem czytam komentarze, że ludzie na Silverze czy tam na Goldzie walą flip resety, więc to nie jest najbardziej potrzebna mechanika na tej randze. Okej, a podprowadzę sobie w lewo piłkę i uderzę, jak najmocniej w nią wjadę. Najprostszy strzał do wykonania, a bardzo ciężki do obrony. I tutaj czuję, że się wyleje ziomek, dokładnie. I że widziałem panikę w tych ruchach. I bum, tutaj drużynowe uderzenie. To nie wejdzie od razu, ale mogę zrobić coś takiego i już będzie gol. W sumie nawet nie chciałem flipować, bo zrobiłem to przez przypadek, trzymając gaz do przodu. Na padzie można trzymać gaz do przodu i zrobić double jumpa, tutaj trzeba chyba puszczać. No i przez przypadek wyszedł flip, ale i tak piłka wpadła do bramki, więc git. Okej, odbiję sobie piłkę, z tego powinna paść bramka. Dobra, dośrodkuję po prostu do Jawora, ale ten się nie spodziewał. Do Jawrona, nie Jawora, czemu? To jest taki hotel w pewnej miejscowości, to tak odruchowo powiedziałem, ale nie spodziewał się, że zawodnik drużyny pomarańczowej nie trafi, przez co nie wykończył. Ale już te gry na Goldzie bardziej mi się podobają. Już jakkolwiek ludzie trafiają w piłkę i nie ma aż takiego chaosu na boisku. Wiadomo, że dalej jest chaos, ale mimo wszystko zdecydowanie mniejszy niż na Silverze. Oj, się poddali, dobra. Skoro się poddali, to zagramy jeszcze jedno spotkanie na zakończenie. W sensie mówię teraz o gierkach z Jawronem, nie to, że kończymy odcinek zaraz, bo jeszcze trochę potrwa. Tak teraz patrzę, Jawron, to napisz mi w komentarzu, jak oglądasz, co to za flaga jest i dlaczego ją używasz? Jakiś randomowy kraj chyba. Czy po prostu ci pasowała do auta, czy ma to jakiś głębszy przekaz? Jak to uderzę, to mamy pustą bramkę właściwie, bo ten pro Jojo nie był zdecydowanie gotowy. I bum, mocny strzał, dobra, nie taki mocny, ale i tak prawie zadziałał, bo Pro Jojo zdecydowanie tutaj chyba zestresowany jeździ. Ale też widzę, że w porównaniu do poprzednich odcinków bardzo dużo ludzi tutaj gra jako drużynki, w sensie, że są w jednej party. Jak są takie zielone ludziki przy niku po lewej stronie, to znaczy, że ktoś jest w party z innym graczem. No i na Goldzie już widać, że tutaj grają grupki, a nie tak, że ktoś sobie samemu startnął mecz. Nie mam boosta, ale to i tak uderzę, a nóż wejdzie. No dokładnie, nie ma co się przejmować tym, żeby było to jakieś niesamowite uderzenie. Wystarczy walnąć w bramę i zawsze tutaj przynajmniej będzie zagrożenie. I cyk, no dobra, Pro Jojo tym razem pokazał instynkt Casillasa. A tutaj pokazali instynkt Iniesty i nam tutaj dośrodkowali piłkę na kontrę. I co, kolejny mecz wygrany. Myślę, że to był już ostatni mecz z Jawronem, dlatego tutaj spytamy, czy chce kogoś pozdrowić. Przy okazji wbijamy dywizję czwartą. No i dobra, Jawron pozdrawia Martina, Kubę, mamę, tatę, brata, psa i koty. No i Pascala, nie wiem, czy to tego od prawo Pascala czy innego, albo kucharza, ale no w każdym razie to są pozdrowienia Jawrona. Tutaj jeszcze na koniec napiszemy GG's. No i powodzenia, nie wiem. Yeah.
i lecimy grindować sami. Myślę, że dzisiaj wbijemy jakieś złoto 2 dywizję drugą i będzie koniec odcinka i po prostu kolejny film pojawi się po krótszym czasie, tak myślę, żeby trochę zwiększyć systematykę odcinków, może będą tam parę minut krótsze, no ale myślę, że różnica z 18 na 15 minut to nie zrobi wielkiej różnicy. Okej, mecz z randomem. Kibeniano. Nie, przepraszam, Kibenia... Co? Dobrze przeczytałem? Kibeniano. Ej, serio, ma taki nick dziwny. Dobra, ale w każdym razie strzelamy bramkę. Nie spodziewałem się, że on serio może mieć taki nick. Od razu mi się z Kiblem skojarzyło, ale może to nie Polak czy coś. Ale tutaj też muszę podkreślić już na start, że jest to random, już używa quick chatu, czyli szybkiego czatu. Pisze, że jedzie do piłki, czy tam nie. Nawet napisał mi ładny strzał, więc... Też zobaczymy, czy będzie jakiś toksyczny teammate, albo w enemy, albo w teamie. I cyk, 2-0 na chillku. Potrójny ładny strzał, widać, bardzo mu się podobało. I gra Formułą 1, także jakiś burżuj. I widać, że gra się podoba, że w niskiej randze już kupuje DLC. No i w sumie spoko. Fajnie, że tutaj do Rocketa nowi gracze przychodzą i chyba planują zostać na dłużej. Ale fajnie, jakby się ruszali. Dobra, zaczął się ruszyć z powrotem. No tutaj już random trochę bardziej chaotycznie jeździ w stosunku do naszego teammate'a ze serwera Discord. No co, to próba aeriala? Dobra, na spokojnie stoi w bramce, to wszystko obronimy raczej, przynajmniej na tej randze, nie ma co panikować. Znowu próba jakiejś aeriali, niepotrzebna całkowicie, bo to w sumie nic nie wnosi, nie jest potrzebna, tylko każdy się wywala. No to już widzę te latanie goldów z komentarzy, właśnie coś takiego podejrzewam, że się dzieje. Znowu po prostu wracając się do bramki, można łatwo obronić uderzenie, ale nasz teammate jest na tle Javrona. Nie jest zbyt mocarny, każda piłka miśnięta, lata randomowo, przynajmniej szybkiego czatu używa. Ale Javron to chyba jakiś, nie wiem, bardziej zaawansowany gracz. Nie wiem, może na serwerze naszym, o właśnie, zapraszam na nasz serwer Discord, żeby sobie pograć. Na szczęście w enemy są takie same, utalentowane samochody, żeby, nie, tutaj już nie obrazić nikogo. Ale co to było? Przynajmniej wygrywamy. Nasze tutaj zwycięskie gizmo może puścić dymu z tyłka. No i okej, dodał nas na jakiś serwer konsolowców. Myślę, że nie będzie źle. Turniej wygrany w teamie. Szkoda, że na srebrze, ale zawsze coś. Dziwne podbicie. Znowu próbuję chyba zrobić aeriala. Znowu bez sensu. Naprawdę, jak jesteście w goldzie, nie róbcie takich rzeczy. To nie ma żadnego zastosowania. Zagracie trochę prościej i wbijecie wyższą rangę. O, na przykład tutaj już Vicente Guijuelo, czy jak mu tam się spodziewał, że przeciwnik nie trafi w piłkę i był na to gotowy. Widać, że pogrywa na tych rangach i wie, czego się spodziewać. Dobra, powrót na pełnej. A, flipniemy do boczku. Udało się to jakoś zapobiec niebezpieczeństwu. On pojechał po boosta i skoczył w ścianę, więc nie było to najbardziej strategiczne, ale może bardzo chciał to zrobić. W ogóle, o, pod skoralem się patrzy do tyłu, dobrze wiedzieć. Okej, ktoś mi to pisał już parę odcinków temu, ale zapomniałem tego przetestować. Wiemy już, jak spojrzeć do tyłu, także gituwa. Pusta bramka, ale widzę, że panika gaming? Nie no, nie ma paniki gaming, tutaj jest kontrola gaming. Cyk na środek, zostawiamy teammate'owi, powinniśmy zostawić, ale jakoś mu nie ufałem. W sumie, dobra, ufajcie teammate'om, widzicie tam na moim przykładzie, że sam nie strzeliłem, a on i tak poleciał. Z tego może być bramka, bo coś czuję, że nikt nie trafi, ale zyblokował mnie. Nie było to pewnie zbyt planowane, bo skakał, podejrzewam, do pierwszej piłki, ale wyszło. Dobra, walnijmy w bramę i obronił. Dobra, nie jest zły. Nie no, ale naprawdę, już ludzie tutaj trafiają w piłkę. Jedynie muszą zaplanować, żeby to było precyzyjniejsze i bardziej jakoś zorganizowane. Nie tak, że uderzają w piłkę dla samego uderzenia, tak jak teraz strzelając w swoją bramkę jedynie. Na przykład zaplanować o tyle, żeby kopnąć gdziekolwiek, żeby to nie wpadło do bramki. Ale przynajmniej już tutaj wiedzą, jak mniej więcej piłka poleci i jak się do niej naszykować. I wbijamy złoto 2. Od razu dywizja druga, także super. No i spoko. Kolejni tutaj teammate'i, tym razem mamy albo, no po prostu osobę z komputera w drużynie. I jest to, nie wiem, czy przedostatni, czy ostatni mecz. Powiedzmy, że w zależności od tego, jaki będzie długi, czy przeciwnicy wyjdą, to zdecydujemy. O, tutaj zachowaliśmy trochę spokoju i udało się nie stracić bramki, bo już była panika. I znowu wylot, w zasadzie jeden i u nas z team Muziomek wyskoczył i z przeciwnej drużyny, tylko po to, żeby żaden nie trafił. Takie to było, no bez sensu. Wiadomo, że raz jakiś czas trafią, ale to nie jest zupełnie użyteczne. I znowu pojedynki na ścianie, żeby ledwo uderzyć piłkę.
Ała, mam to. Nie no, Kusi mnie miał kopnąć zaraz, bo to było tak chamskie zabranie piłki, że nie wiem, ale naprawdę typowy bydlak w teamie. Zaraz mu oddamy. Nie będziemy dobrymi teammate'ami w tym meczu jednak, bo mnie stiltował. Ale nie no, dobra, może będziemy jednak, żebyście wy byli dobrymi, ale nie no, kopniemy mu raz przynajmniej. Niech se nie myśli. Ale brama prawie. Niestety nie pykło. I tutaj jeszcze wybił piłkę, przejeżdżając sobie przez miejsce strzał. O, na bumpo poleciał. I w ogóle w przeciwnej drużynie znowu jest Formuła 1, także myślę, że to jest jakiś popularny DLC. No chyba, że to jest ten sam ziomek, bo w sumie nie zwróciłem uwagi. Nie wiem, czy to jest ten sam? Chyba nie. Przeciwnicy się chyba już poddali, ale nie wiedzą jak wyjść. No, jeden przeciwnik się nie rusza, więc myślę, że ten mecz będzie do wycięcia. No dobra, na szczęście się poddali po tym jak opuścił spotkanie, czy tam stracił połączenie tor, więc zagramy jeszcze jedno spotkanie w dzisiejszym filmie. Szybko znaleziony mecz, Aqua w teamie, no sami gracze z peceta, nie wiem w sumie czemu o tym mówię cały czas, ale tak jakoś chce mi się zwracać uwagę. Przez chwilę myślałem, że Aqua się wystawi na podanie, ale szybko zrezygnował z tego pomysłu i się wywalił na słupku. Dobra, zostawmy mu piłkę. No ale tam przedziera się. Znowu zapomniał piłki, ale naprawdę przedarł się bez niej wzorowo. Nie no, z tego musimy strzelić gola, chyba że będzie dobra interwencja. Dobra. O, zostawiłem boosta, ale on chyba też nam zostawił. I nikt w końcu nie wziął. Przeciwnicy też lubią zostawiać przyspieszenie. Flipnijmy sobie w kierunku bramki. I samobój prawie za blisko podjechał Aqua. Jak nie ma potrzeby, to raczej trzymajcie się w takim dystansie od piłki, żeby móc bardziej zareagować, bo nie było potrzeby, żeby tak blisko Aqua podjeżdżał. Mógł sobie na spokojnie zwolnić trochę wcześniej. Czemu uśmieszek tutaj na czacie? Czyżby był jakiś Polak w przeciwnym teamie, czy co jest? O, dobra, tracimy gola. I nadrabiamy bez problemu. O, nie, no to wlatuje w bramkę. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Dobra, mniejsza. Symulator Golda. Z Goldu by też pewnie nie obronił, więc jest dobrze. I samobój. O tak, to jest to. Zamiast zostawić teammate'owi to. Zawalił swojaka. Podanie do teammate'a. Nie wiem po co, ale miałem taką potrzebę. Spróbować podać, co się wydarzy, sprawdzić. Prawie kolejny samobój się wydarzył. Zostawmy piłce Aqua. I prawie był z tego gol. Dobra, czuję wylew. Ale nie taki mocny i tracimy gola, czy nie wykorzystał? Dobra, nie wykorzystał na szczęście. Ja sobie podjadę zblokować, Aqua to ma na spokojnie. Już naprawdę powoli można zacząć grać drużynowo. Aqua już tutaj wydaje się być w miarę solidnym teammate'em. Z randomów, bo nie liczę tutaj osób z Discorda naszego, bo tam wiadomo, że trochę bardziej ogarnięci mogą się zdarzyć. Dlatego też polecam sobie grać ze znajomymi, albo przynajmniej poszukać ludzi na serwerach. To już bardzo ważna rzecz, która pewnie wielu zastanawia nowych graczy. Dlaczego na przykład moje uderzenia są dużo mocniejsze niż wasze uderzenia? To zapewne wy nie czekacie, aż piłka odbije się od ziemi. Jeżeli piłka się skozuje już, odbije się od ziemi, to wtedy ma taki jakby lepszy moment, żeby ją uderzyć, bo nie musicie kontrolować grawitacji. I po prostu zwykle piłka leci zdecydowanie mocniej, zdecydowanie szybciej, więc polecam taki trik stosować, że jak macie możliwość, to poczekać na to, żeby skozłowała i zaraz po koźle, czy tam nawet najlepiej na równo z kozłem, od razu uderzyć. Okej, dobre wystawienie. Ja tutaj nie za dobre uderzenie, ale nie mam wprawy, więc wiadomo. Okej, może zdążymy, ale na szczęście przynajmniej zablokowałem, bo jednak byłem trochę spóźniony. Aqua, no powiedzmy, że uderzy. Ja misnę, żeby tutaj oczywiście oddawać golda, nie to, że ja misnąłem po prostu. Chciałem się wczuwać, to jest dobra wrzutka i znowu próba lotu. Oj, nawet strzelony aerial przez Aqua, ale no to znowu jest taka sytuacja, że mógł poczekać, tutaj nawet nie będę pomijał. Mógł poczekać spokojnie i sobie wyskoczyć dopiero podwójnym podskokiem niżej. Nie miałby elementu lotu, który był w zasadzie niepotrzebny, no i prawie przez to się wywalił, więc jak macie możliwość, to grajcie jak najprościej. No chyba, że jesteście... No dobra, powiem tak, za prawdopodobnie miesiąc taka bramka by was nie jarała. Nawet jeżeli teraz strzelicie jakąś bramkę, co na ten moment uznajecie, że była w miarę dobra, to
po jakimś czasie zobaczycie, że po prostu ją usuniecie z powtórek, bo była mocno średnia, a jest duża szansa, że przez to będziecie przegrywali mecze, że będziecie próbowali ładować coś takiego. No i co? Piłka spadnie na ziemię, a to oznacza zwycięstwo w ostatnim meczu w dzisiejszym odcinku. Kończymy z dywizją trzecią. Jeszcze standardowo pokażę statystyki. Możecie tutaj sobie zobaczyć, jak to teraz wygląda. Ja was jeszcze zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka i nie będę przedłużał. Elo, elo.